Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam przyjemność rozpocząć dzisiejsze webinarium. I tak na początku, ja jestem kierownikiem działu monitorowania świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łodzi i jednocześnie członkiem Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Długo zastanawiałam się w sumie, o czym mogłabym Państwu powiedzieć, chcąc pokrótce w takich najbardziej istotnych elementach zawrzeć temat dotyczący właśnie standardów administracyjnych, kwestii weryfikacji i prawidłowego rozliczania świadczeń medycznych. I myślę, że najbardziej chyba istotnym na dzisiaj takim pojęciem jest wprowadzenie w ogóle w kwestię związaną ze sposobem finansowania świadczeń, jakie mamy po wejściu w życie sieci szpitali. Każdy podmiot w większości, który został do tej sieci przyłączony i włączony, ma pewne źródła finansowania i jakby sposób rozliczeń świadczeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, które realizujemy w swoich jednostkach ochrony zdrowia i przyporządkowanie ich do odpowiednich zakresów, myślę, że stanowi najważniejszy element związany właśnie ze sposobem rozliczenia, z sprawozdawczością dla Narodowego Funduszu Zdrowia, a który jednocześnie w ostateczności przekłada się właśnie na wielkość finansowania, wielkość przychodów ze strony płatnika. Dzisiaj ten aspekt związany właśnie z tą płynnością finansowania, szczególnie w tej dość trudnej sytuacji, jaką mamy związaną z epidemią trwającą już od marca pandemią i z tymi ograniczeniami wszelkimi, które zostały na nas narzucone, i z tymi barierami, które powstały, to jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia, bardzo trudny problem. Co za tym idzie? Prawidłowość przyporządkowania tych świadczeń właśnie do tych zakresów, które my dzisiaj w swoich umowach posiadamy, jest chyba kluczem do optymalnego sposobu sprawozdawania świadczeń. I tak jak wspomniałam, tym takim głównym jakby założeniem to jest ten wielki worek pieniędzy, o którym mówimy w ujęciu ryczałtu w PSZ-cie, a więc te wszystkie świadczenia, które nie zostały wyodrębnione do osobnych zakresów, do tych świadczeń, czy właśnie limitowanych, czy nielimitowanych. I tutaj najczęściej w większości mamy leczenie szpitalne, mamy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i tak jak wspomniałam, obojętnie czy wykonamy wielkie ilości tych świadczeń, czy też wykonamy ich na 100% poziomie, tutaj niestety spodziewamy się i możemy otrzymać tylko tyle, ile to wynika bezpośrednio z umowy z danego roku. Co najwyżej w przypadku wykonania nadwykonań tak zwanych, a więc przekroczenia i sprawozdawania większej ilości świadczeń niż to by wynikało z dotychczas przyjętym, w następnym roku sprawozdawczym, tym rozliczeniowym możemy liczyć na to, jeżeli o ile Narodowy Fundusz Zdrowia będzie posiadał środki finansowe, to nam oczywiście proporcjonalnie może zwiększyć ten przychód. Natomiast w roku bieżącym, w momencie, kiedy te koszty rzeczywiście będą generowane, my nie jesteśmy w stanie jakby uzyskać za te świadczenia rzeczywistej zapłaty. Drugim takim źródłem finansowania to są te świadczenia, które zostały wyłączone z ryczałtu, a znajdują się w zakresach, ale tych zakresach, które są zakresami limitowanymi i tutaj w większości, tak jak mój szpital, który jest szpitalem największym onkologicznym w województwie łódzkim, mamy głównie programy lekowe, mamy te świadczenia związane z chemioterapią. My oczywiście staramy się je finansować na takim poziomie, w jakim rzeczywistości wykonujemy i na chwilę obecną Narodowy Fundusz Zdrowia rzeczywiście płaci nam praktycznie 1:1 za te świadczenia, ale proszę Państwa, w momencie, kiedy weszła ustawa o tym zabezpieczeniu państwowym szpitalnym, w tym momencie podstawowym szpitalnym zabezpieczeniu, w tym momencie te świadczenia zostały wskazane jako świadczenia limitowane. I trzeci element, chyba najistotniejszy, jeżeli chodzi o możliwość właśnie przychodu z Narodowego Funduszu Zdrowia, to są te wszystkie świadczenia, które są w zakresie nielimitowanym. I tu priorytet stanowią świadczenia na podstawie karty DILO, a więc te, które rozliczamy w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, w
kierunku diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych. To, co u siebie w szpitalu posiadam, czyli kwestie związane z rozliczaniem zawałów serca, mamy ku temu dedykowany osobny zakres związany z realizacją umowy na KOS zawał, a więc takiej koordynowanej opieki właśnie dla pacjentów po zawale serca z zawałem serca. Mamy tutaj wszystkie świadczenia tak zwane w trybie nagłym realizowane i pierwszorazowe wybrane, o których ja zaraz powiem w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To jest pewna nowość, która weszła nam po pierwszym kwartale bieżącego roku. Jej jeszcze w tamtym roku nie mieliśmy, a w oparciu o to również jesteśmy w stanie te świadczenia wykonywać tak naprawdę bez limitów, bez ograniczeń i Narodowy Fundusz Zdrowia musi nam za nie zapłacić. I ten czwarty element, w zależności od możliwości, jakie jesteśmy w stanie realizować w postaci zdobywania nowych umów, nowych zakresów, to są te wszystkie świadczenia, te wszystkie zakresy, które wpadają nam w tak zwany kontrakt, a więc umowy zupełnie poza siecią szpitali. My akurat u siebie mamy jeden oddział urologii dla dzieci, który niestety w momencie, kiedy byliśmy włączani do sieci szpitali, oddział nie miał umowy w okresie tym dwuletnim, a więc ten okres był znacznie krótszy. No i oczywiście szereg programów lekowych, które w oparciu o te ostatnie niespełna jeszcze 4 lata z Narodowym Funduszem Zdrowia uzyskaliśmy dodatkowo i one znajdują się w umowach poza siecią szpitali. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o przepisy prawne, jeżeli chodzi o wszystkie wytyczne, o wszystkie kryteria, w oparciu o które sprawozdajemy świadczenia, w oparciu o które staramy się je prawidłowo rozliczyć w sposób jak najbardziej efektywny, no to nie można powiedzieć o ustawach, które są głównie wytycznymi właśnie w kierunku kreowania całej polityki ochrony zdrowia, czyli ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, te wszystkie zmiany, które właśnie były wprowadzone, jeżeli chodzi o sieć szpitali, rozporządzenia ministra zdrowia, chociażby dotyczące świadczeń gwarantowanych, tak zwanych świadczeń koszykowych, które już dają kryteria i dają wytyczne, które musimy zrealizować, żeby można było realizować daną umowę, wykonywać ją w ogóle i następnie w przypadku szeregu specjalnych, takich specyficznych świadczeń określają konkretne wytyczne, które musimy realizować, żeby one były wykonane zgodnie z obowiązującymi zapisami, zgodnie z obowiązującymi umowami. I tym ostatnim elementem, w oparciu o który głównie sprawozdajemy, a więc te wszystkie przepisy, które zawierają szczegóły dotyczące sprawozdawczości, a więc kody, a więc katalogi obowiązujących świadczeń, a więc definicje różnego rodzaju pojęć, w oparciu o które następnie sprawozdajemy, generujemy pliki do Narodowego Funduszu Zdrowia, to właśnie zarządzenia prezesa NFZ-u. Państwo dobrze wiecie, ci, którzy rozliczają, ci, którzy na co dzień zajmują się weryfikacją tych świadczeń, ich sprawozdawaniem, że tych zarządzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W zależności od tego, jak szerokie, jak bardzo różnorodne macie Państwo obszary tematyczne, tych zarządzeń w ciągu roku jest coraz więcej. Ja tutaj tylko pokazałam wybrane, te najczęściej jakby występujące w podmiotach leczniczych, a więc te związane z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, te dotyczące leczenia szpitalnego, które zaistniały w tym roku do chwili obecnej. Oczywiście mamy szereg innych zarządzeń dotyczących chociażby programów lekowych, dotyczących chemii. Ostatnio projekty właśnie programów lekowych, taki projekt był jeszcze w tamtym tygodniu, do 20 listopada można było zgłaszać do niego uwagi. Dzisiaj mamy jeszcze aktualny również projekt do zmiany zarządzenia prezesa, jeżeli chodzi o chemioterapię. I no niestety konia z rzędem temu, kto te wszystkie zarządzenia, kto te wszystkie modyfikacje przepisów rzeczywiście na bieżąco śledzi, bo bez tego, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie w sposób właściwy, w sposób poprawny rzeczywiście realizować świadczeń. To jest bardzo istotne, żeby
te wszystkie zmiany, które nam się pojawiają w tych przepisach, jak najszybciej przekazywać do komórek organizacyjnych, które te świadczenia realizują, tylko po to, żeby ta wiedza na temat czasami drobnych niuansów, drobnych przesuwek, ale również bardzo często istotnych, jeżeli chodzi właśnie o następnie właściwość i poprawność rozliczenia, można było przekazać czy do lekarzy, czy do statystyków pracujących na oddziałach, czy do personelu, który zajmuje się realizacją czy sprawozdawaniem tych świadczeń. Ja tutaj Państwu na przykładzie AOS-u chciałam pokazać te, które dla mnie były najbardziej istotne, czyli wprowadzenie pewnych nowych zupełnie pozycji, z którymi do tej pory nie mieliśmy w ogóle do czynienia. Pierwsze, jeżeli chodzi o te zmiany takie dotyczące początku roku, to wprowadzenia chociażby nowych produktów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej związanej z leczeniem, z diagnozowaniem pacjentów pierwszorazowych, chociażby w zakresie endokrynologii, powstał nam pierwszy taki twór związany właśnie z pakietem specjalistycznym, właśnie dotyczącym diagnozowania pacjentów z chorobami tarczycy. I w tym kierunku myślę, że decydenci będą dalej iść, coraz więcej tego typu pakietów będą wdrażać, będą włączać, szczególnie do tych zakresów, do tych poradni, gdzie ta dostępność jest ograniczona, czyli gdzie mamy dużą ilość pacjentów oczekujących i jednocześnie ten czas oczekiwania na przyjęcie do poradni jest bardzo długi. Kolejna zmiana to nowy produkt w postaci porad pielęgniarki i położnej, realizowanych tutaj akurat w zakresach. Znowuż nowe produkty dedykowane dla chirurgii ogólnej, dla ginekologii położnej, kardiologii i diabetologii, czyli nowe świadczenia, z którymi do tej pory zupełnie znowu nie mieliśmy do czynienia, gdzie personel inny już niż lekarski może realizować te świadczenia w ramach poradni specjalistycznej, oczywiście w oparciu o konkretne wytyczne. To, co nam się pozmieniało po pierwszym kwartale, a więc od 1 marca, to właśnie wydzielenie świadczeń, które dotychczas znajdowały się w ryczałcie, a więc w zależności od, obojętnie ile wykonaliśmy, tak naprawdę one nie stanowiły jakiegoś większego wpływu na ten przychód ze strony bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast od marca dzisiaj świadczenia dedykowane właśnie dla zakresów endokrynologii, dla kardiologii, dla neurologii, dla ortopedii są tymi świadczeniami, które są świadczeniami nielimitowanymi, a więc po zakończeniu kwartału, podobnie zresztą jak właśnie ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych, a więc ten produkt nowy dla ortopedii, dla chirurgii ogólnej czy dla okulistyki, plus świadczenia skojarzone z zakresu właśnie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, to są te świadczenia, gdzie po upływie kwartału, w momencie przekroczenia dostępnych limitów, które posiadamy w umowie, możemy złożyć wniosek do funduszu i w oparciu o ten wniosek płatnik musi nam zapłacić zgodnie z wielkością rzeczywistego wykonania. To, co nam się pojawiło w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale nam jako tym komórkom, które sprawozdają, które wysyłają świadczenia i następnie obrabiają w postaci poprawiania, korygowania błędów, to jest zmiana wyceny świadczeń. My wiemy, że te wyceny są dwa etapy. Jeden, który już miał miejsce od 1 lipca bieżącego roku, drugi, który czeka nas od stycznia roku następnego, a więc 2021. Ta wycena nam się zwiększa. Natomiast tak jak wspomniałam, jednocześnie problem polega na tym, że bardzo często słowniki, bardzo często umowy są niedopasowane do tych już obowiązujących zasad, i niestety w konsekwencji my musimy po tygodniu, po dwóch, czasami po trzech nawet cofać się i albo, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli system informatyczny nam to umożliwia, automatem dokonywać modyfikacji, zmieniając na właściwą taryfę, albo niestety każdorazowo świadczenie ponownie ręcznie sprawozdać już z tą właściwą wyceną świadczenia. Także tego się również możemy, zakładam, spodziewać od 1 stycznia i to trzeba mieć na uwadze. To, co nam się pojawiło również od lipca, to kwestia premiowania podmiotów, które realizują świadczenia porady w oparciu o wystawione e-skierowania, ale jednocześnie podczas realizowanych porad sami wystawiamy te e-skierowania. Pamiętacie Państwo i dobrze wiecie o tym, że te e-skierowania od 8 stycznia przyszłego roku będą obowiązujące, czyli będzie to element obligatoryjny. Natomiast na chwilę obecną, czyli od lipca bieżącego roku, Narodowy Fundusz Zdrowia, chcąc zmobilizować, zmotywować podmioty do tego, żeby już w taką
obsługę weszły, dał znowuż kolejne współczynniki takie korygujące, premiujące, właśnie stanowiące tą marchewkę dla realizatorów, żeby takie skierowania wystawiać i żeby dopasować systemy informatyczne, żeby takich pacjentów na podstawie e-skierowań również przyjmować. Państwo macie konkretne wytyczne, jakie wartości tych współczynników zostały przypisane, w jakim miesiącu, do jakiego poziomu w przypadku realizacji tych świadczeń. No i to jest znowuż kolejny element, który może stanowić wcale niemały przychód, jeżeli chodzi o możliwość realizacji tego typu świadczeń. To, co jednocześnie pojawiło nam się razem z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, to szereg różnego rodzaju komunikatów, szereg różnego rodzaju wytycznych, które określają nam warunki, które zwalniają nas z pewnych obowiązków dotychczas wymaganych, ewentualnie dają nam pewne furtki realizacji, pewne otwierają pewne drzwi, z których nie korzystaliśmy dotychczas. I takim między innymi komunikatem była kwestia poinformowania o tym, że w ramach chociażby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej możemy korzystać ze świadczeń tak zwanej teleporady, a więc za pomocą tych systemów informatycznych. Jednocześnie to, co opublikowała Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w tym komunikacie z 12 marca, który wskazywał jednoznacznie na to, że świadczenia realizowane za pomocą właśnie systemów teleinformatycznych dotyczą tylko i wyłącznie świadczeń dla pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, tak? Zgodnie już z ustalonym planem postępowania, leczenia i stanem klinicznym. I to, proszę Państwa, co się okazało? Są województwa, w których tego typu świadczenia pierwszorazowe za pomocą teleporad realizowane są do chwili obecnej. Ja u siebie w województwie łódzkim na świadczenia, które były realizowane w marcu i to nie od samego początku, ale jeżeli dobrze pamiętam, w okresie wakacyjnym w sierpniu został mi nałożony błąd na te wszystkie świadczenia. Państwo tu macie ich wyłączony, ten błąd na czerwono, z jakim kodem, z jaką przyczyną tego błędu, ze wskazaniem konkretnie do jakby źródła, z którego ten błąd wynika. No i niestety, ale proszę Państwa, my u siebie w jednostce te świadczenia, które nam Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionował, musieliśmy w większości poprawiać. Myśmy oczywiście kontaktowali się z funduszem, prowadziliśmy korespondencję w tej sprawie i tak jak Państwo macie, to stanowisko naszego funduszu jest jakby ostateczne, tak? Ustalono, że centrala nałożyła błąd, tą walidację odgórnie, właśnie w konsekwencji tego komunikatu. Także umiejętność czytania komunikatów, bieżącego śledzenia zmian różnego rodzaju, tych uszczegółowienia wytycznych, za pomocą których następnie realizujemy świadczenia, jest bardzo, bardzo ważna. To, co my wiemy również, jeżeli chodzi o teleporady, to, co pojawiało się w komunikatach, to również zmiany słowników, w oparciu o które pracujemy, w oparciu o które dokonujemy sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie teleporady, które są realizowane w różnych zakresach, gdzie rzeczywiście tego typu świadczenia mogą być wykonywane, muszą być okodowane specjalnym kodem ICD-9, który właśnie da informację następnie płatnikowi ku temu, że taka wizyta właśnie za pomocą środków teleinformatycznych się odbyła i ona miała miejsce. Oczywiście co do dokumentacji pamiętamy, że te warunki wszystkie muszą być spełnione, a więc zapis tak, jakby ten pacjent rzeczywiście był bezpośrednio na wizycie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdawczość, zupełnie trochę inaczej nam się to przedstawia, co jest bardzo istotne, chociażby w przypadku właśnie nakładania błędów z tytułu współistnienia, czyli koincydencji świadczeń w ramach kilku podmiotów, bo takie sytuacje również się zdarzają. I w takim momencie, kiedy mamy okodowane świadczenie teleporady, a jednocześnie mamy nałożony błąd, że pacjent przebywał w tym czasie w innej placówce, ewentualnie korzystał z świadczeń w innej placówce. No wyjaśnienie tutaj, zdjęcie tego błędu akurat u nas w oddziale wojewódzkim jest bardzo, bardzo proste, tak? Chociażby przez to, że wskazujemy, że pacjenta rzeczywiście u nas osobiście nie było, tylko była to wizyta w postaci teleporady.
to, co pojawiło nam się, te wszystkie zmiany, również w leczeniu szpitalnym. Dla mnie chyba najbardziej istotne to była kwestia wprowadzenia obowiązku pracowania, wdrożenia procedury leczenia, oceny skuteczności leczenia bólu. Tutaj pojawiły się pewne kryteria, pewne wytyczne co do wykorzystania różnego rodzaju modeli zespołów w ujęciu jakby wielkości, ilości hospitalizacji pediatrycznych rocznie w danej jednostce. Tutaj można uzyskać jakby znowuż dodatkowy przychód, a więc pewien ryczałt związany z wykonaniem, z realizacją tego typu zapisu. Nowe produkty, które nam się pojawiały, szereg różnego rodzaju zmian pomiędzy grupami, zmiana rozpoznań, przesuwanie tych rozpoznań, przesuwanie kodów, konkretnych procedur ICD-9 pomiędzy znowuż grupami, to wszystko spowodowało, że wiele świadczeń, które jeszcze rok temu rozliczały się zupełnie inaczej, dzisiaj mają inną wycenę. Dzisiaj są przynależne do innej grupy rozliczeniowej i to znowuż ta wiedza, ta praktyka, to wykorzystanie przekłada się na właściwy sposób postępowania z pacjentem i na właściwe wykonywanie odpowiednich procedur i później realizację tych świadczeń. Czyli kwestia wprowadzenia, kolejne zarządzenia prezesa NFZ-u wprowadzające, przepisujące świadczenia, które do tej pory były świadczeniami wysokospecjalistycznymi, dzisiaj są włączane do katalogu leczenia szpitalnego, rozliczane w oparciu o zwykłe grupy JGP i co za tym idzie, oczywiście wszystkie inne elementy, które dotyczą możliwości wyliczania grup JGP, chociażby wnioski o zgodę płatnika, tutaj również zostały uwzględnione. Ponieważ ja u siebie również posiadam umowę na kąć piersi, a więc tą kompleksową opiekę właśnie dla pacjentek z nowotworem piersi, dla mnie zmiany związane z stworzeniem nowych grup rozliczeniowych, z rozdzieleniem tych pacjentek również były bardzo istotne. To jednocześnie znalazło również odzwierciedlenie tych katalogach dedykowanych dla współczynników korygujących w postaci 1,25 dla podmiotów, które w ciągu roku są w stanie zrealizować odpowiednią ilość zabiegów właśnie w ramach konkretnego rozpoznania zasadniczego, rozpoznania C w pakiecie onkologicznym. Te świadczenia, czyli wycena, zwiększenie jej wyceny o 25% w stosunku do normalnych świadczeń przy dość wysoko płatnych procedurach, jest rzeczywiście sporym zastrzykiem gotówki dla podmiotu, który może skorzystać z tego typu realizacji świadczeń. No i proszę Państwa, pojawiły nam się również nowe aplikacje. Od 1 września mamy centralną bazę wniosków i decyzji, czyli już nie składamy świadczeń właśnie rozliczeń o indywidualną zgodę płatnika poprzez portal świadczeniodawcy. Mamy dzisiaj już do tego dedykowaną zupełnie aplikację, osobny portal, gdzie to sprawozdajemy. I to, co Państwo, ci, którzy realizują ankiety udarowe i leczenie udarowe pacjentów, to również wyszczególnienie ankiet udarowych do osobnej aplikacji, a więc kolejnego źródła, gdzie te informacje musimy przekazywać i które muszą być kompatybilne z tym, co my sprawozdajemy w postaci rozliczenia. Nie mogę powiedzieć, mówiąc o właściwym rozliczeniu, również między innymi o kolejkach oczekujących i harmonogramach przyjęć. Dzisiaj to jest kolejny element, który musi iść w parze z naszą sprawozdawczością. Tak jak Państwo tutaj macie na przykładzie chociażby bazy endoprotez, na przykładzie kolejki apekolce, która jest porównywana następnie informacja z naszą sprawozdawczością do Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tych aplikacji mamy oczywiście na centrali NFZ-u, mamy na oddziałach, stronach oddziałów wojewódzkich informacje konkretne dotyczące obowiązujących słowników, które nam się zmieniają, a które musimy śledzić na bieżąco. Mamy informacje o walidacjach, weryfikacjach, mamy informacje dotyczącą szeregu innych właśnie zakresów, które matematycznie są bardzo istotne, jeżeli chodzi o prawidłowość rozliczeń i jednocześnie wielkość finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. To, co nam się zadziało, bo Państwo wiecie, że od marca do prawie początku września była możliwość finansowania 1,12. Od 4 września, tak naprawdę od 5 września, ta 1,12 nam przestała jakby funkcjonować i na dzień dzisiejszy również wróciliśmy ze względu na to, jaka jest sytuacja epidemiologiczna, do możliwości rozliczenia 1,12 posiadanych umów. To znowuż nam w jakiś sposób zaburza sposób postępowania, sprawozdawania i jakby nadzorowania wielkości wykonań, ale myślę, że dzisiaj w sytuacji
bardzo dużej niepewności, jeżeli chodzi o możliwość zrealizowania tych limitów, które nam zostały narzucone. Jest to jeden chyba z jedynych wariantów, jeżeli chodzi o właściwość postępowania. Natomiast tak czy inaczej, my musimy ściśle znowuż kontrolować, nadzorować te komunikaty, które nam się pojawiają, czyli jak długi będzie okres sprawozdawczości, czy my wystąpiliśmy do funduszu z oświadczeniem o to, że chcemy ten okres rozliczeniowy przedłużyć do połowy kolejnego roku, co za tym idzie, wyglądały przyszłe umowy od stycznia, w oparciu o co będą one wyliczane, no i znowuż pewne komunikaty związane chociażby z obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o przedstawienie właśnie tych propozycji na kolejny okres rozliczeniowy, który ze strony funduszu tym komunikatem został przedłużony. I proszę Państwa, w sumie na zakończenie, bo to są te takie podstawowe elementy, to dzisiaj my wiemy, że praktycznie nie ma szpitala, który nie miałby do czynienia z leczeniem pacjentów z potwierdzonym COVID-em, ewentualnie nie zajmował się pacjentami, którzy są na etapie podejrzenia COVID. Tak? My jesteśmy szpitalem, który tak naprawdę 31 października wszedł w ten drugi poziom, a więc mamy oddział dedykowany COVID-owy, już nie tylko mamy pacjentów podejrzanych, ale już mamy również pacjentów z potwierdzonym wynikiem COVID-u. I co za tym idzie, zmienia nam się znowu sposób postępowania. Państwo dobrze wiecie, że sprawozdawczość, jeżeli chodzi o umowy COVID-owe, jest trochę inna, nie sprawozdajemy ich w naszych systemach KIS-owych szpitala, nie mamy tych pacjentów w postaci rozliczeń, do których się przyzwyczailiśmy. Dzisiaj jakby podstawą do rozliczenia umowy covidowej jest tak naprawdę sprawozdawczość ręczna w postaci tabeli excelowskiej, pliku PDF-owskiego, który załączamy jako dokument potwierdzający fakt wykonania do naszej umowy i do przesłania do funduszu. I to, co Państwu wspomniałam, czyli szereg różnego rodzaju walidacji, szereg różnego rodzaju reguł weryfikacyjnych jest bardzo, bardzo szeroki. Tych elementów, tych kodów, błędów, tych uszczegółowień jest coraz więcej. Fundusz je publikuje oczywiście. No i to Państwo macie przedstawione najczęściej w postaci błędów po dokonanej wysyłce do Narodowego Funduszu Zdrowia. I tutaj nic innego nam nie pozostaje, jak rozpocząć od początku i poprawić to wszystko, co chcielibyśmy mieć potwierdzone i za co chcielibyśmy uzyskać przychód z Narodowego Funduszu Zdrowia. Także ogrom wiedzy, ogrom doświadczenia, ogromne kwalifikacje, kompetencje osób, które tym się zajmują, bo bez konkretnej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych, obowiązujących katalogów, stworzonej dokumentacji medycznej, istniejących aplikacji i różnego rodzaju innych wytycznych, chociażby związanych z kontraktowaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie ma możliwości w sposób łatwy, stosunkowo przyjemny i myślę szybki dokonać prawidłowej weryfikacji sprawozdań i następnie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Także to ze swojej strony ja bardzo dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że szybki i sprawny sposób Państwu przedstawiłam te podstawowe kwestie związane właśnie ze standardami związanymi z walidacją, z rozliczaniem i ze sprawozdawaniem świadczeń do funduszu. Dziękuję ślicznie.